Wesołych świąt! Witajcie. Dzisiaj taki inny odcinek dotyczący Ursusa C325, a to z tego względu, że ta zagadka już właściwie została w całości rozwiązana, jeśli chodzi o te silniki 325, co to było, kiedy to było i tak dalej. No i wiemy, słuchajcie, przy okazji powiem Wam, w jaki sposób, co trzeba sprawdzić, co trzeba zobaczyć, na co zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia przy ciągniku z końca 62 roku i z 63 roku, czy mamy do czynienia z Ursusem, który ma mieć silnik 25 koni, czy z silnikiem, który ma mieć 28 koni. Taka sprawa będzie bardzo łatwa do zobaczenia w momencie, kiedy będziemy mieli tabliczkę na ciągniku. I tego musimy się pilnować, na to musimy zwrócić uwagę, ponieważ wiemy doskonale, że przy mało którym Ursusie z tych lat zostały się tabliczki. No niestety jest to rzeczywiście poważny problem, ale natomiast bardzo łatwo dla tych Ursusów to stwierdzić, które te tabliczki posiadają. A mianowicie, podchodzimy sobie do tabliczki i patrzymy tutaj. Tu jest mniej więcej rocznik w tym miejscu, tu akurat 61 jest tu, ale w późniejszych tabliczkach jest tutaj. I patrzymy, tutaj jest pojemność silnika, tu mamy 1800. W tym momencie wiemy, że to jest silnik 25-konny. Dodatkową informacją, którą udało się to wszystko po prostu już mi całkowicie rozwiązać i nie mam co do tego już najmniejszych wątpliwości, także możecie się na tym śmiało opierać, to jest oznaczenie C325A. Jeżeli mamy literkę A, no to wiemy, że silnik musi być 25-konny. Jeżeli będziemy mieli literkę B, wtedy mamy silnik 28-konny. Na tym to polega. W literaturze, słuchajcie, został popełniony błąd. No i trudno, po prostu takie rzeczy się zdarzają. Nie wiem z jakiego względu, czy też w tych zmianach technicznych dotyczących tych ciągników nie ma tam oznaczeń, bo tam były oznaczenia, że mamy w ogóle, tak jeszcze wracając do tego, mamy do czynienia z trzema ciągnikami C325. Jeden to jest po prostu 59-60 rok C325, potem mamy późniejsze ciągniki, gdzie jest C325A i mamy ciągniki, słuchajcie, C325B. I teraz mamy kolejny, tutaj jest 63 rok i zobaczcie, co tu się dzieje. Tu mamy C325A i popatrzcie, ale numer. I tutaj oczywiście ja się muszę przyznać do błędu, kłaniam się wszystkim i przyznaję, że w tym przypadku się pomyliłem. Ale to dlatego właśnie, że ta literatura w taki sposób jest napisana, że trudno do tego dojść. Nikt nie pisze właśnie dokładnie tam tych wszystkich rzeczy dotyczących właśnie bardzo dokładnie, czyli od którego numeru do którego numeru i tak dalej, i tak dalej. Także zwracam wszystkim honor, tym, którzy się po prostu poczuli źle w związku z tymi moimi opiniami dotyczącymi C325. I tak dalej, i tak dalej, ale pamiętajcie, to na tym to polega. Ja siedziałem przy tym, po prostu analizowałem tabliczki, analizowałem modele, roczniki, wszystko, po prostu przy tym siedziałem i ta informacja do mnie w ten sposób dociera, ponieważ zostało to już naprawdę ostatecznie rozwiązane, przemyślane i nie ma co do tego wątpliwości. I mamy C325A, pojemność silnika, tutaj nie widać tych dwóch pierwszych cyfr, ale jest dwie ostatnie 00, czyli mamy tutaj 1,8 silnik, czyli 25-konny. I mimo, słuchajcie, co ja Wam cały czas mówiłem na samym początku, ale w oparciu o tą literaturę, którą doskonale wiecie, znacie wszyscy i tak dalej, mówiłem, że to tutaj ma być silnik 28-konny właśnie w oparciu o literaturę, no to tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z silnikiem 25-konnym i taki będę musiał tutaj zamontować i powiem Wam tyle, będzie taki silnik. Także to jest oczywiście mój błąd, za który po prostu Was przepraszam, ale to było wynikiem właśnie tej niejasności literatury.
trzeba się opierać wyłącznie na tabliczce. Wtedy będziemy mieli pewność, co tu jest. I mamy też 63 rok, ale pojemność silnika 1,8. Tutaj jest w tym momencie koni. Oj, nie widać, ale trzeba by się dokładnie, ale tu, trzeba przyjąć, że tu będzie 25 koni. Mamy silnik C325A, ciągnik, więc sytuacja jest bardzo, bardzo prosta i jasna. Nie musimy się tym w żaden sposób przejmować. Czekajcie, bo tu jakaś kukułka do mnie. Już. Więc mamy ten temat rozwiązany, słuchajcie. No i ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że naprawdę dla mnie to było ogromnym problemem, co tu ma być. Literatura pisze to, jedni mówią to, inni tam mówią jeszcze co innego. I bądź tu człowieku mądry, bo nikt nie może powiedzieć dokładnie, jak ma być. Tym razem sytuacja zostaje całkowicie rozwiązana i ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ to jest podstawa tego, co my tu robimy, prawda? Czyli odbudowujemy ciągnik i musimy wiedzieć, co tam do niego wpakować. Nie możemy pakować po prostu wszystkiego na pałę, tak jak się po prostu komu podoba, albo tak jak ktoś mu powiedział. Tu musimy się opierać wyłącznie na tym. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy rocznik 63. Mamy pojemność... Mamy tutaj, nie widać pojemności, bo ja w tym nie zobaczę tego, ale mamy C325B i mamy tutaj moc 28 koni. I to jest właśnie ta informacja, która dla nas jest najważniejsza, w jaki sposób budować ciągnik. Jest to 325B z 63 roku, numer prawie 31 tysięcy, bo w tej chwili już nie pamiętam, mniejsza z tym, ale mamy tą pojemność, mamy tą moc tutaj 28 koni. Pojemność, no nie widzę w tej chwili, ale to będzie na pewno 1900, o jest, widzę teraz, 1960 cm i to już jest jasne. Spójrzcie na swoje ciągniki, słuchajcie, i wtedy wszystko naprawdę się bardzo ładnie wyprostuje. Tutaj taki znaczek, słuchajcie, on jest też super sprawą, bo jest posrebrzany, ja Wam to mówiłem, naprawdę znakomita rzecz. Nie wiem, czy jakaś inna jeszcze firma na świecie to posrebrzała swoje znaczki, ale wątpię. To wszystko było takie, jakie było. Natomiast Ursus miał tą sławę, ten prestiż, że potrafił posrebrzyć znaczki, żeby... To była firma, to była firma. Tym bardziej, że tak jak mówię, w 60 roku ten właśnie Ursus, który tutaj stoi, zdobył wszystko, co mogło było do zdobycia i w 59 i w 60 roku na międzynarodowych targach. Także to była maszyna niezastąpiona. Po prostu bił na głowę wszystko i wszystkich. To jest to. W każdym razie, teraz już wiemy, tutaj ma być silnik 25, tutaj ma być silnik 25, dokładnie tak i taki będę zmieniał na pewno. I to jest najważniejsze, to są te rzeczy, których musimy się tutaj trzymać. I o tym pamiętajcie. Nie poznamy tego, słuchajcie, bez tabliczki. Tabliczka jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Co jeszcze tutaj jest ciekawego? Dlaczego ta tabliczka jest tak ważna? Dlatego, że znane mi są ciągniki właśnie tak jak ten. Teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy koniec lutego 63 roku, a silnik montowany seryjnie jest tutaj 25-konny. 1,8 pojemności. I to jest, słuchajcie, żeby było śmiesznie. To... Ja bym musiał to jeszcze zrobić zdjęcie. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna, ale powiem Wam, do czego zmierzam. Dlatego, że tutaj prawdopodobnie to jest wybite. I to jest bardzo istotne, bo gdyby był nadruk, można przyjąć, a pomylił się, po prostu taką miał tabliczkę, taką wziął. Ale tutaj jest wybite, więc tutaj nie ma mowy. Oni w momencie, kiedy złożyli ciągnik, dopiero nabijali mu tabliczkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest jeszcze bardzo ważna informacja. Po czym można jeszcze poznać, czy mamy do czynienia z silnikiem 25, czy mamy do czynienia z silnikiem 28. Po cenie. Być może to jest ten temat, który determinuje, z jakim silnikiem mamy do czynienia. Zobaczcie tutaj. Tu mamy cenę 67 tysięcy złotych za ten ciągnik. To jest 63 rok. Tu mamy rok 61, ale tutaj ceny nie dojrzymy. Widzicie? Ale idziemy sobie dalej. Idziemy do tamtego Ursusa i cena jest też, bo wiadomo, że jak silnik jest nowszy, to jest lepszy, jak jest lepszy, to jest droższy. Tutaj mamy cenę 70 tysięcy
I ta różnica 3000 to jest właśnie ta cena silnika. I moim zdaniem to jest przyczyna, dlaczego montowano silniki i 28-konne, i 25-konne. Także tak to robiono. W literaturze tego nie uwzględniono, ale moim zdaniem to jest przyczyna montażu dwóch rodzajów silnika. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że oczywiście mamy do czynienia z rolnictwem, więc 3 konie mocy dodatkowo to było naprawdę dużo i to pozwalało naprawdę na lepsze użytkowanie tego ciągnika, co nie oznacza, że silnik 25-konny przestał być produkowany. W tamtych czasach ten silnik był bardzo, bardzo popularny i bardzo, bardzo potrzebny, między innymi do agregatów prądotwórczych, do wózków widłowych i jeszcze do czego nie wiem, ale to był silnik naprawdę wykorzystywany bardzo, bardzo szeroko. To nie były tylko traktory. Także po prostu możemy też zobaczyć minimalne różnice w budowie samego bloku. Chodziło o adaptację do odpowiednich sprzętów. Oczywiście ja nie mówię tutaj o zmianie dotyczącej traktora, prawda, bo takie zmiany po prostu były, trzeba to było tam coś zamontować, no to się coś tam zmieniało, coś było w trakcie innego, co trzeba było też zmodyfikować po prostu delikatnie blok, ale to są takie drobiazgi. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest to, że te silniki były adaptowane właśnie do agregatów prądotwórczych i do wózków widłowych, z tego co ja pamiętam. Nie wiem jeszcze do czego, być może do kompresorów jakiejś wszelkiej maści, po prostu, które w tamtych latach funkcjonowały, jest to też bardzo możliwe. Zastosowanie silnika 25-konnego miało też bardzo szerokie zastosowanie w wojsku, więc tam też mogło to się po prostu wszystko odbywać. W tamtych latach był to bardzo nowoczesny ciągnik i bardzo nowoczesny silnik. Więc to trzeba po prostu wziąć pod uwagę i o tym pamiętać. Stąd te drobne różnice w budowie tego silnika. Natomiast wracając jeszcze tutaj do podsumowania dotyczącego, skąd możemy wiedzieć, co tam mamy mieć w tym silniku, w tym ciągniku, no to pamiętajcie. Przede wszystkim tabliczka znamionowa. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Podstawowa i najważniejsza. No i druga rzecz... Pojemność silnika na tabliczce znamionowej, czyli 1800 dla silnika 25-konnego, 1960 dla silnika 28-konnego. Gdyby tam coś było niewyraźnie, patrzcie po prawej stronie w górnym rogu, będzie pokazana moc i tutaj mamy 28 koni. Dodatkowo, jeśli tu też będzie coś zniszczone, patrzcie na cenę. Mamy 70 tysięcy i wtedy wiemy, że tu jest nowszy silnik. I wtedy wiemy, że tu jest nowszy silnik. Jeżeli będzie cena 67 tysięcy, mamy oczywiście do czynienia z silnikiem 25-konnym. Dlaczego tak się działo? Dlaczego montowano, jeszcze Wam powiem. Być może chodziło, że po prostu ludzie nie mieli pieniędzy, żeby te 3 tysiące dorzucić. Trudno mi powiedzieć. Może po prostu eksport był tak potężny, że proponowano rolnikowi silnik tańszy, 25-konny, byleby on tylko po prostu był. I żeby ten ciągnik można było odebrać. Być może to. Zauważyłem po numerach, słuchajcie, tych tabliczek, bo wysyłacie mi te tabliczki i różne tam, powiedzmy, takie cechy szczególne tych ciągników. Bardzo Wam dziękuję za to. Ale okazuje się, że te ciągniki są bardzo, bardzo mocno przemieszane. Że teraz jest ciągnik na przykład z silnikiem 25-konnym, a za chwilę jest ciągnik z 28-konnym silnikiem. One naprawdę się bardzo mocno zmieniają. Raz jest taki i nie ma żadnej reguły, że na przykład byśmy mogli powiedzieć, że do numeru takiego jest 28, a po tym numerze jest 25, czy też odwrotnie. Nic z tych rzeczy. Robiono to po prostu bezpośrednio na indywidualne zamówienie i oba silniki były w ciągłej produkcji. Dopiero później, kiedy C325B przestał być tym ciągnikiem i to, co mówiłem na początku, że partia kazała zmienić nazwę na 28, zrobiono to 28 i nie wiem jeszcze, ale jest wysoce prawdopodobne, że w tych silnikach, w tych pierwszych ciągnikach C328 będzie silnik 25. Dlaczego? Bo chodziło wyłącznie o cenę. A jeśli chodzi właśnie o cenę, to też być może chodziło właśnie o ten eksport, który nie był po prostu w stanie, być może fabryka nie była w stanie zaspokoić eksportu jednocześnie rynku krajowego. Takie jest moje przypuszczenie. Myślę, że ono jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Piszcie komentarze, słuchajcie, jak Wy o tym myślicie, jak Wy to oceniacie, jakie macie doświadczenia
Piszcie mi, jakie macie numery tabliczek i w połączeniu właśnie, co tam jest napisane. Pamiętajcie, jak nie widać numeru, bo takich rzeczy jest bardzo dużo, co wam jeszcze tutaj chcę pokazać. Jak nie widać numeru właśnie tego tutaj pojemności, to tu jest jeszcze jakaś taka stempel taki metalowy i on być może pochodzi od znaku jakości, nie wiem, że sprawdzono i tak dalej, coś tam, nie wiem, kontrola jakości, więc patrzcie na cenę. Jeżeli jest 67 tysięcy, wiadomo, że silnik 25 koni. Jeżeli jest 28 koni, no to wtedy wszystko jasne i cena będzie 70 tysięcy. Także to jest kilka takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i one wam powiedzą, co wy tam macie. Zapraszam do dyskusji. Zapraszam do komentowania, piszcie, zwłaszcza bardzo ważna rzecz, ciągniki z lat 62-63, zobaczymy, co tu się wydarzyło. A tymczasem jeszcze raz życzę wam wesołych świąt i na pewno zobaczymy się jeszcze między świętami. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!